Cześć, jestem Simon, a to pierwszy odcinek z gry London 2012. Czyli gram sobie Igrzyska Olimpijskie, jako że teraz są Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce właśnie w Londynie. To sobie pomyślałem, że taką grę mógłbym pograć. No i co? Dzisiaj pierwszy odcineczek. Który konkurencji sobie wybierzemy? Może być, myślę, skok w dal i 200 metrów. A więc sprint, lekko atletyka. Awesome start. I zobaczymy, czy uda się jakiś medal zgarnąć. Oczywiście gramy sobie biało-czerwonymi. Poziom średni. Mamy kwalifikacje. Do skoku w dal. Jeszcze bym sobie zobaczył. Aha. Dobra. Nic sobie nie zmieni w ustawieniach. No i co? Adebayo. W reprezentacji Polski. Już niech będzie, pominę sobie ten tutorial. Zagrałem dwie konkurencje przed nagraniem, żeby sobie przypomnieć, jak się w to gra. No 80-90 rekord olimpijski, 85 rekord świata. No i Adebayo. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Speedlock bardzo dobry. Jest, świetny kąt. Co on zrobił, no? Mógł się lepiej wybić, ale 8.70 w pierwszej próbie. Jak nigdy nie umiałem grać tej konkurencji, to teraz Adebayo. No 20 cm od rekordu olimpijskiego w pierwszej próbie w kwalifikacjach. Wow. I oczywiście prowadzimy. Sami reprezentant Danii, potem Belgii. No i druga próba. O nie. Ten skok nie będzie aż taki dobry. No to już było widać wcześniej, o Boże. 78 stopni. No. Ale przynajmniej się idealnie wybiłem. 5.09. To lepiej pominąć. No, pierwsza trójka została nadal taka sama. 4 najlepsze osoby się kwalifikują dalej. A więc połowa. No i ostatni skok, kolejny perfekcyjny kąt i to jest także świetna próba. Ajajaj, spalony, a to był skok, może nawet na rekord świata. I co, 6 prób jest w kwalifikacjach. No spoko. Można i tak, no ale te pierwsza i trzecia była świetna, szkoda, że był spalony. Tak, awans mamy chyba zapewniony, myślę, że nikt na tym średnim poziomie nie skoczy lepiej. No, kolejna bardzo dobra próba. 8.18. No ale na drugim miejscu Dania, tylko my skaczemy 8 metrów. Szkoda, że to nie jest finał. Ale spokojnie, może uda się w finale także powtórzyć ten wynik. No nie. Kolejny słaby kąt, 20 stopni. Nieudany, ja tu już pewne awansu pomijam sobie wszystkie powtórki. Wow, reprezentant Belgii, 8.10. Bardzo ładna próba. Myślałem, że sobie wezmę skok w dal, no na sam początek. Nie zawsze mi to dobrze wychodzi. To... Pójdziemy z tym na pierwszy ogień. No nie. Dobra. Teraz będzie się trzeba skupić. Wygrywamy. Eliminację. Skok w dal. Belgia, Dania i Grecja z naszej grupy także awansują dalej. I teraz bieg na 200 metrów, a więc Jerzy Zieliński, jak zdążyłem już zauważyć przed chwilą, stanie na starcie. No, przed wielką swoją szansą życiową. Na bardzo dobre miejsce, biegł na 200 metrów. Zawsze mi się udaje tutaj dobrze przebiec. Ale zobaczymy, jak będzie teraz. Oj, świetnie się. Już chciałem powiedzieć, świetnie się wybił. Ale bardzo dobrze zaczął swój bieg. No i teraz Jerzy Zieliński, spokojnie. Niech się trzyma pomiędzy tymi kreskami. Jerzy Zieliński, co on robi? Zieliński, proszę państwa. No takiego dobrego biegu to ja jeszcze chyba nie miałem w tej grze. 20-20 sekunda i 1/100 gorzej od rekordu świata, ale naprawdę dwa razy wygrywamy eliminację już w pierwszym dniu. No i to są dwie świetne szanse na złoto. No, dwa złote medale po pierwszym dniu. To było coś pięknego. Brawo dla Jerzego Zielińskiego. Jest rekord życiowy. Zobaczmy jeszcze raz powtórce. Ten świetny bieg. No, wybicie. Jak na mnie, powiem, idealne wybicie, znowu wybicie. Oczywiście start z tych bloków, no i potem sam bieg Zieliński do mety, tu nie było nikogo. 22.08, drugi zawodnik.
No właśnie. Naprawdę, niesamowicie pobiegli także nasi rywale. Ale myślę, że te ich niesamowite wyniki to będą drugie, trzecie miejsce. Chociaż jak na mnie, tutaj 22 sekundy też byłoby całkiem niezłym wynikiem. Czyli w finale rzuci to już Scott Dahl, Adebayo. Pierwsza próba. No i za szybko klikałem, jak zwykle na początku, żeby było zacząć świetnie. Za wysoki kąt, chociaż to nie jest zły wynik. W tej chwili 7,92. Skok całkiem niezły. Mamy drugie miejsce. No widać, Belk jest w formie. Belk będzie walczył do końca. Jest 6 prób. Tutaj nie ma o co się martwić. No i Adebayo, teraz speedlock. Jeszcze lepszy. Niestety przebieg. Nie wybił się nawet. 8,18 Belga. No i tu trzeba się bronić, rywale także. Bardzo dobrze. Skaczał ten Al. No i kolejny speedlock. Jest świetny, no i znowu psuje. 3 próby do końca. Będzie ciężko. No nie, i spadamy na miejsce trzecie. Dania 8,05. No właśnie, mówiłem, że gdyby ten skok z eliminacji był tutaj, że ta konkurencja mi zbytnio nie leży. Ale teraz kolejny raz speedlock, świetny, jest dobry kąt. I to jest wynik ponad 8 metrów. Zobaczmy jeszcze raz powtórce, 8,67 i w tym momencie jesteśmy liderami. Ajajaj, poglądajmy sobie jeszcze raz tą piękną próbę reprezentanta Polski. Naprawdę Adebayo się postarał. I jest prowadzenie. No, 46 cm przewagi na zawodnikiem z Belgii, pozostały dwie próby. No, o rekord świata tu raczej nie powalczę. Ale zobaczmy, Adebayo. Jest speed. No ale kąt nie jest zbyt dobry. I zobaczmy, zostajemy nadal na miejscu pierwszym. Duńczyk 8,24. No więc 8 metrów jak widać. Wszyscy zawodnicy, którzy na podium są, w tej chwili przekroczyli. 8,21, miejsce trzecie, no. My w tej chwili prowadzimy, no i jeszcze raz, teraz nieco gorzej niż wcześniej, nawet się znowu nie wybiłem. No ale zobaczmy, wygrywamy ostatecznie tym jednym świetnym skokiem. No i resztę takich bardziej średnich, 8,67 na miejsce pierwsze, 8,24 Dania, miejsce drugie i 8,21 Belgia, miejsce trzecie. No i właśnie, oto podium. No i pierwszy raz Mazurek Dąbrowskiego na stadionie w Londynie. An emotional moment on the podium. Olympic champion. A great ring that has to it. As the flags are pulled towards the roof. And then the celebrations will begin. No następnym razem myślę, będę sobie pomijał te hymny. Naprawdę brawa dla Polaka. 3 punkty w klasyfikacji medalowej. No jesteśmy na miejscu pierwszym, a jeszcze jest to 200 metrów, które niesamowicie przebiegł Zieliński. Że swojej porannej próby, czy teraz przebiegnie tak samo dobrze. No poczekajmy, oby dobrze wystartować. Jest Jamajczyk, no to wprawdzie nie jest Bolt, który teraz był trzeci na mistrzostwa świata w Londynie. Oczywiście na 100 metrów to jest 200, więc całkiem inna sprawa. I teraz się skupić. No i do mety. Zieliński w tej chwili na miejscu szóstym, ale on będzie się tutaj rozpędzał. No i on tutaj będzie walczył o jak najlepszą pozycję. Dawaj Zieliński. Biegnij po złoto, wyprzeć tego zawodnika. Tak jest. On w tej chwili walczy. Tak jest. Jest pierwszy Zieliński. To musi być złoto. Nikt już nam tego złota nie odbierze. 2 złote medale. W pierwszym dniu 20-11. Kolejny świetny wynik. No chyba tam zawodnik z Holandii na miejscu drugim. 20-11, rekord życiowy Zielińskiego. No i mamy drugie złoto dzisiaj. Zobaczmy jeszcze raz ten bieg w powtórce. Jak zwykle start spóźniony. No i teraz nadrabiać. Trzeci to jest 200 metrów, a nie 100. Nadrobić się udało, tu już mniejsza przewaga. Fajnie, że pominąłem
wyniki. A jednak Chińczyk drugi, a Holender na miejscu trzecim. I oto klasyfikacja medalowa. No właśnie, 2 złote medale po pierwszym dniu. No i co, ja będę się żegnał. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i cześć.